Czyli chcą zaraz po studiach otrzymać wysokopłatną pracę na wysokim stanowisku, co nie jest możliwe, bo zazwyczaj brak im doświadczenia. Czasami oczekiwania biznesu bywają nierealne. Przede wszystkim wprowadzić kompetencje miękkie, czyli umiejętności komunikacyjne, debaty, konstruowania przekazów, możliwość wypowiadania i artykułowania własnych poglądów bez narażenia na krytycyzm nauczycieli. Kształcenie podstawowych kompetencji, nawet takich jak umiejętność napisania biznesowo dobrze maila. Odpowiedzi na to pytanie jest bardzo dużo. Poczynając od tego, że system kształcenia to zarówno na poziomie wyższym, jak też niższym jest w dużej mierze oparty na procesie, na treściach, na wiedzy, dużo rzadziej na tylko umiejętnościach praktycznych, postawach społecznych. Jak się prześledzi chociażby listę tych kompetencji oczekiwanych przez rynek pracy, to można się dowiedzieć, że zdecydowana większość tych kompetencji, przede wszystkim miękkich, nie jest kształcona na uczelniach i tutaj jest największe pole do zmian. Wiele mówi, że jest zdecydowana przewaga studentów kierunków społeczno-prawnych, ekonomicznych, administracyjnych, których jest w tym momencie już ponad 50%. Zdecydowanie mniej jest studentów kierunków technicznych, o których się mówi, że oni właśnie mają najlepsze perspektywy na znalezienie stałego zatrudnienia. W raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest bardzo dużo przykładów dobrych praktyk, kiedy firmy wychodzą, uczelnie wychodzą do studentów i współpracują z nimi na różnych płaszczyznach, m.in. poprzez praktyki, staże, programy ambasadorskie, konkursy na prace magisterskie, również konkursy dla studentów na przykład studiów technicznych, na konstrukcje różnych rzeczy, ale także poprzez warsztaty, wykłady, szkolenia, które odbywają się na uczelniach. W ten sposób poszerzają kompetencje i wiedzę studentów, w ten sposób również przygotowują ich na wejście na rynek pracy. Tej współpracy jest coraz więcej i ta lista jest bardzo długa poprzez centra innowacji, które są przy uczelniach, platformy technologiczne, które skupiają instytucje gospodarcze czy przedsiębiorstwa, instytuty badawcze oraz uczelnie, stowarzyszenia, rady doradcze, które funkcjonują przy uczelniach i które mogą mieć wpływ zarówno na program edukacyjny, jak i na badania naukowe. Aczkolwiek z punktu widzenia pojedynczych uczelni jest wystarczająca, to na poziomie makro całego systemu, całej gospodarki wydaje się być ciągle niewystarczająca. Ciągle wydaje się, że uczelnie nie kształcą dostatecznie dobrze z punktu widzenia oczekiwań pracodawców, przedsiębiorstw, udział biznesu, finansowanie badań jest w Polsce bardzo niski w stosunku do innych krajów europejskich.